Dominik Durniat, MMA Rocks. Jesteśmy na poznańskiej Gali Niepodległości w hali Citizen. Ze mną jest Rafał Statek Statkiewicz po niezwykle udanym debiucie. Rafał, powiedz, czy to prawda, że jesteś, nie użyję dokładnego słowa, ale fizolem. Czy to prawda? No, koledzy, którzy ze mną trenują, mówią tak, że mam troszkę więcej siły niż każdy normalny śmiertelnik. A to wynika z zapasów, z tej przeszłości? Tak, wydaje mi się, że to wynika z zapasów, ponieważ trenuję od 9 roku życia. No, naprawdę jestem w mocnych treningach od najmłodszych lat, więc no, ciężko jest później dogonić komuś, kto zaczynał na wieku 17-18 lat. Dogonić mnie po prostu tymi umiejętnościami, tą taką ruchliwością i siłą. To takim to jedno, że trudno dogonić, ale o tym, że jesteś bardzo silny, to mówią takie osoby jak Borys czy Gamry, które te zapasy też wiele lat trenują, więc chyba coś w tym musi być. No, jak tak mówią, to chyba jednak musi coś tam być. No dobra, jesteśmy po twoim pojedynku, debiucie w zawodowym MMA. No, debiut niezwykle udany, bardzo szybka walka, zwycięska. Jak wyglądała w twoich oczach, powiedz? Szczerze mówiąc, nawet dobrze nie wiem, jak ta walka przebiegała, było dużo adrenaliny, emocji takich, no obejrzysz sobie na spokojnie, zobacz, jak to wyglądało. Wiem, że było bardzo szybko, wiem, że też leciutko dostałem w stójce, poczułem jedno uderzenie, może dwa, wiem, że też coś trafiłem, muszę obejrzeć i mógłbym się wypowiedzieć trochę więcej. Ta balacha tam była w jakikolwiek sposób dla ciebie zagrożeniem, czy raczej spokojnie kontrolowałeś? Nie, czułem, że to nie ma żadnego zagrożenia, później nawet sam przechwyciłem jego rękę, zerwałem mu chwyt i zacząłem bić, no więc tam nie było żadnego zagrożenia. Z tego miejsca, w którym ja oglądałem tę walkę, to trudno było mi zobaczyć, czy twój zawodnik rzeczywiście odpłynął tam, czy po prostu sędzia wkroczył ze względu na brak obrony. Tak, o ile widziałem zawodnika, to zamknął oczu, stał się taki gumowy, się ciało jego zrobiło i czułem, że po prostu odpłynął. Okej, no to błyskawiczna walka, błyskawiczne zwycięstwo, świetne, ale plany już masz kolejne, bo bardzo szybko wracasz do ringu, czy też do klatki. Oczywiście, mam teraz w planach walkę w Mołdawii. Dokładnie za tydzień, o tej samej porze będę walczył kolejną walkę, swoją drugą. Też 6-6? Też 6-66 kilo. No nie zwalniam tempa, ponieważ ja w zapasach walczyłem bardzo często, dużo startów, cały rok byłem w formie. Wszystko jest do zrobienia. A skoro tak będziesz też utrzymywał tą wagę, to powiedz, ile ty tak na co dzień ważysz? Czy to 6-6 to jest dla ciebie idealna kategoria, czy może będziesz celował jeszcze może trochę niżej? Docelowo będę celował niżej, ale to już mocniejsze organizacje, mocniejsze walki. Na co dzień ważę 68 kilo, maksymalnie ważę 70, ale to w takim roztrenowaniu, jak jem, tak za przeproszeniem, śmieci, to ważę 70 kilo. Ale jak jestem w formie, przygotowuję się, to ważę mniej więcej 67-68 kilo. Dzisiaj z tobą twojego trenera nie mogło być, no bo mamy też galę GSW, na której bije się Jędrzej Miaczkowiak, tam połowa sztabu pojechała, ale był Gamer, był Borys. Powiedz, kto leci za tobą, z tobą do dobra, kto leci z tobą za tydzień do Mołdawii w takim wypadku? Tydzień do Mołdawii leci na pewno ze mną Marcin Bilman. I chyba to wszystko. Jeszcze tam jakiś trener od jakichś innych chłopaków, tam dokładnie nie wiem nawet. A jak masz taki bardzo szybkie teraz tempo, to powiedz, jak wygląda twój plan na najbliższe miesiące, kiedy powinniśmy cię oglądać właśnie na tych największych scenach? Czekam na propozycję. Muszę jakiś tam rekord sobie zrobić, na pewno na początku pokazać, na co mnie stać. No i myślę, że dość szybko to się stanie, że szybko zabiję jakieś takiej większej organizacji. Bardzo tego chcę i będę się starał, żeby tak było. Teraz stawiasz już tylko na MMA, nic więcej nie będziesz robił? Znaczy, jestem dalej czynnym zapaśnikiem, startuję sobie. Startowałem w tym roku na Mistrzostwach Polski, zdobyłem trzecie miejsce w kategorii 70 kilo. Walczę w lidze niemieckiej praktycznie co weekend, więc zapasy również, lecz priorytet to jest MMA. Już praktycznie nie trenuję zapasów raz w tygodniu, tylko taki typowy zapaśniczy trening. Reszta to jest stójka, parter. Typowo. Pierwsze miejsce MMA. Właśnie, wspomniałeś Marcina Bilmana, macie już na pewno jedną wspólną cechę. Obaj uwielbiacie uciekać z kadru, bo zobacz, gdzie właśnie uciekłeś. Przepraszam. Ale to nic, bo to już koniec. Już można powiedzieć, że trochę tak się wycofywałeś ze względu na to. Dokładnie. Dziękuję ci bardzo, olbrzymie gratulacje. Jakieś słowa na koniec jeszcze? Tak, chciałbym podziękować wszystkim moim kolegom z klubu, trenerowi Andrzejowi Kościelskiemu, Mateuszowi Gamrotowi, Borysowi Mańkowskiemu, Danielu Skibińskiemu, Marcinowi Bilmanowi i firmie Pitbull i całemu klubu Anko Zapasy. Dziękuję, chłopaki. Ja też dziękuję. Na razie.